Witam Was, kochani, na krótkiej lekcji. Wiktor śpi. Ja zrobiłam szybki trening. Szybki, bo na dłuższy niestety nie mam czasu. I tak pomyślałam, że może nie wiecie, w jaki sposób w języku niemieckim powiedzieć, że mamy zakwasy. Albo jak powiedzieć, że mamy kaca. Kaca, czyli jak wypijemy za dużo alkoholu, to zazwyczaj na drugi dzień mamy kaca. Czemu tutaj takie połączenia tych dwóch słów? Jakby w języku polskim nam się wydaje, że co ma kac do zakwasów. Ale w języku niemieckim są to bardzo podobne słowa. Jakby logika jest taka, że der Kater to jest albo kac, albo to też ma drugie znaczenie, czyli kocur. Ale tutaj może tego kocura zostawmy dzisiaj. Der Kater, czyli kac. Ale zatem Muskeln to są mięśnie, Muskeln Kater to są zakwasy. Czyli jakby kac mięśniowy. Ma to sens, nie? Jak wypijemy za dużo alkoholu, to mamy kaca. Jak poćwiczymy za dużo lub po prostu takie mięśnie, które dawno nie ćwiczyliśmy, to mamy też mięśniowego kaca. Czyli jeszcze raz podsumowując, kiedy chcemy powiedzieć, że mamy kaca takiego poalkoholowego, to możemy powiedzieć ich habe kata, ewentualnie kiedy nie mamy, ich habe keinen kata. A jeśli chcemy powiedzieć, że mamy zakwasy, ich habe Muskeln kata, albo ich habe keinen Muskeln kata. Zum Beispiel, heute habe ich keinen Muskeln kata. To już naprawdę te zdania możemy budować różnie, w zależności co chcemy powiedzieć. Także jestem ciekawa, przed nami weekend, jestem ciekawa, kochani, czy będziecie mieć kata, czy będziecie mieć Muskeln kata, a może jedno i drugie. Zawsze po treningu można sobie jeszcze skoczyć na jakąś domówkę albo na dyskotekę. Kochani, życzę Wam miłego i spokojnego weekendu. Do zobaczenia.